Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam szanowni państwo w programie Jaka jest prawda, a dzisiaj moim gościem ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o jednym z najważniejszych tematów, o jakim powinno się, jak sądzę, rozmawiać we wszystkich mediach, o którym powinna pisać prasa, a co się niestety jednak nie dzieje. Chodzi oczywiście o katastrofę demograficzną i o to, że Polakom grozi, to tylko lekka przesada, biologiczna anihilacja, bo zgodnie z prognozami ONZ sprzed kilku lat, za lat 80 może nas być zaledwie kilkanaście milionów, a więc gotujemy sobie naprawdę niezwykle ciężki, ponury los, a o tym się nie mówi. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński o tym pisze, o tym mówi już naprawdę od lat. Jest autorem wielu artykułów, zarówno naukowych, jak i popularnych, poświęconych temu tematowi, ale ciągle mam wrażenie, to trochę wołanie na puszczy. Księże profesorze, czy rzeczywiście jest tak, że temat demografii i katastrofy demograficznej jest czymś absolutnie priorytetowym dzisiaj dla Polaków i jest zarazem wielkim skandalem, czy przejawem jakiejś braku pewnego rozsądku, że o tym nie mówimy ciągle i wszędzie? To jest temat numer jeden, to jest najważniejsze wyzwanie, które stoi przed Polską, przed naszym krajem, przed naszą przyszłością, gdy chodzi o politykę, gospodarkę, nasze rodziny. To jest także wyzwanie religijne, ponieważ 85% mieszkańców naszego kraju to są członkowie Kościoła katolickiego, a wraz z wymieraniem społeczeństwa będzie także wymierał polski katolicyzm. No to jest pytanie, jak doszliśmy do ściany i co sprawiło, że znajdujemy się w sytuacji, że naszemu narodowi zagraża realna zagłada biologiczna. Właśnie, gdy idzie o wymiar tej zagłady, to kilka takich bardzo świeżych danych. Otóż, jak informowały kilka dni temu media, w lutym tego roku urodziło się 23 tysiące dzieci i jest to najgorszy miesiąc pod względem urodzeń od II wojny światowej. Zmarło w tym samym miesiącu 42 tysiące osób. W marcu mieliśmy 29,5 tysiąca urodzeń, zmarłych 40 tysięcy. Suma urodzeń za ostatnie 12 miesięcy to 326 tysięcy, ale suma zgonów to 510 tysięcy. Jeszcze przed pandemią Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozowała, że w roku 2100 może być Polaków 24 miliony w takim scenariuszu umiarkowanie optymistycznym, a w scenariuszu najgorszym nawet 11 milionów. Co się dzieje z Polakami? Dlaczego tych dzieci nie ma? Oczywiście te przewidywania dotyczące przyszłości obecnie są lekko korygowane przez wojnę. Nie wiemy, jaka będzie wędrówka ludów w najbliższych latach. W związku z tym oczywiście wszelkie przewidywania demograficzne są zawsze nacechowane pewnym ryzykiem, ponieważ no trudno przewidzieć wszystkie czynniki, jakie mogą się pojawić w świecie, a wiemy, że jedną z konsekwencji obecnej wojny może być klęska głodu, gdy chodzi o Bliski Wschód czy Afrykę. W związku z tym, jaka wędrówka ludów pojawi się w najbliższych latach, to tego chyba dzisiaj naprawdę nikt nie wie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że gdy chodzi o Polaków w sensie narodowości, no to grozi nam rzeczywiście takie powolne wymieranie i te ostatnie, szczególnie 2-3 lata są bardzo dramatyczne, to znaczy kwestia pandemii czy problemów z koronawirusem, gdy chodzi o zgony tak zwane ponadwymiarowe, to znaczy doszło do tego, że chociażby w roku 2021 liczba mieszkańców naszego kraju no, zmniejszyła się o 200 tysięcy, to znaczy liczba zgonów, tak jak przed chwilą to mówił pan redaktor, przewyższa o 200 tysięcy liczbę urodzin. Podobnie było w roku 2020 i najprawdopodobniej tak będzie w roku 2022. To znaczy mamy sytuację, że każdego roku zaczyna nas ubywać o mniej więcej 200 tysięcy. No to są dane absolutnie szokujące i tutaj nie będzie w najbliższych latach możliwości zmiany tego trendu, ponieważ wchodzą w wiek reprodukcyjny kobiety, które urodziły się w latach 90. czy na początku lat 2000, a to wówczas nastąpiło załamanie demograficzne w naszym kraju. W latach 80.
W XX wieku rodziło się około 800 tysięcy dzieci, natomiast w latach 90. zeszliśmy do poziomu mniej więcej 400 tysięcy, natomiast w roku bieżącym być może to będzie nawet poniżej 300 tysięcy. W związku z tym no, te dane statystyczne są absolutnie szokujące. Jakie są w ocenie księdza profesora najpoważniejsze przyczyny, zwłaszcza gdy idzie o Polskę, tego fatalnego stanu rzeczy? Pamiętam, że kilka miesięcy, jeżeli nie kilkanaście miesięcy temu, było to pytany sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w kontekście kwestii polityki rodzinnej, programu 500+, i sam prezes Jarosław Kaczyński przyznał, że te wszystkie programy socjalne, ta cała budowa mieszkań tak zapowiadana, rozwijanie sieci i przedszkoli, czyli te wszystkie czynniki, o których mówimy, te czynniki społeczne, ekonomiczne, one są ważne. Ale mówił prezes Jarosław Kaczyński, tak naprawdę główną kwestią jest zagadnienie kultury i tutaj państwo choćby się starało, to samo jako Polska tylko nie jest w stanie tych trendów antynatalistycznych, by tak rzec, przezwyciężyć. Jaka jest optyka księdza profesora? No, to jest oczywista oczywistość. Posiadanie dzieci czy zakładanie rodziny to nie jest kwestia pieniędzy czy warunków materialnych. Owszem, to jest ważne, ale przede wszystkim to są kwestie osobowościowe. Ale czy to na pewno jest dzisiaj w Polsce oczywista oczywistość? Bo mam wrażenie, że nasza debata, przynajmniej jeszcze do niedawna, głównie właśnie wokół tego się kręciła, że musimy tylko poprawić warunki ekonomiczne, ekonomicznego bytowania Polaków, a tych dzieci niejako z automatu będzie więcej, tak mówiono przy okazji programu 500+. Owszem, były takie wypowiedzi, no ale wiadomo, że one były bardziej ukierunkowane na taką walkę polityczną czy przekonywanie wyborców. Owszem, trzeba docenić działania obecnego rządu, gdy chodzi o polityków Zjednoczonej Prawicy, bo gdyby nie te działania, gdyby nie 500+, to ten krach demograficzny byłby oczywiście jeszcze głębszy i dopiero wtedy mielibyśmy absolutnie tragedię do kwadratu. W związku z tym ja stanowczo, jednoznacznie oceniam bardzo pozytywnie program 500+ i działania prorodzinne podejmowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy, i te działania w pewien sposób zwalczają polską biedę, wyrównują poziom materialny rodzin najbiedniejszych, posiadających dzieci. Natomiast oczywiście tego rodzaju polityka prorodzinna czy społeczna no, nie może rozwiązać problemu zagłady biologicznej naszego kraju. I to jest coś, no, co ja powtarzam od kilkunastu lat. To jest moja teza, którą w jednym zdaniu mogę powiedzieć mniej więcej tak. Polityka demograficzna Polski powinna być mądrze połączona z polityką imigracyjną szeroko rozumianą. I niestety tej świadomości nie ma do dzisiaj. Ja no, przypomnę z ostatnich miesięcy naszą polską dyskusję dotyczącą powołania Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Ja w jednej z telewizji miałem debatę z jednym z twórców tej ustawy powołującej ten instytut. No i byłem absolutnie załamany świadomością taką, można powiedzieć, światopoglądową czy dotyczącą przyszłości tego polityka, to znaczy w świadomości akurat tego prawnika nie było jasne, że demografię dzisiaj trzeba w sposób konieczny połączyć mądrze z polityką imigracyjną, ponieważ jeśli tego nie uczynimy, to rzeczywiście Polsce grozi zagłada, a szeroko rozumiana polityka imigracyjna to jest chociażby kwestia powrotu do Polski ludzi, którzy kiedyś z naszego kraju wyjechali. No to jest ściągnięcie do naszego kraju w końcu po dziesięcioleciach tych, których kiedyś wywieziono do Kazachstanu czy w inne regiony Związku Sowieckiego. No to jest kwestia zachęty do powrotu Polaków, którzy dzisiaj mogą mieszkać w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach europejskich. To znaczy mądra polityka imigracyjna jest czymś koniecznym, ponieważ potrzebujemy w najbliższych latach wielu milionów nowych mieszkańców naszego kraju. Oczywiście zobaczymy, jaka część Ukraińców zostanie w Polsce. W związku z tym trzeba dzisiaj, że tak powiem, no, reagować na te wszystkie nowe elementy, ponieważ mamy zupełnie nowy etap w dziejach Polski, Europy czy świata. W związku z tym także rozważania dotyczące demografii trzeba dopasować do tego, co się dzieje w Europie, w Ukrainie czy w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Zapytam trochę przekornie w takim razie, księże profesorze, czy to rozwiązanie imigracyjne nie jest jednak rozwiązaniem tylko krótkoterminowym? No, Polska istnieje tysiąc lat z górą, tak jak ją rozumiemy jako Polskę chrześcijańską. Chcielibyśmy, żeby istniała pewnie co najmniej jeszcze tyle, a ci ludzie, o których ksiądz profesor mówi, zarówno Polacy mieszkający na wschodzie, jak i Ukraińcy, czy innego rodzaju imigranci, którzy mogliby do naszego kraju przyjeżdżać, to też nie są ludzie, którzy w strategicznej, długoterminowej perspektywie będą mieć wiele dzieci. Także oni są bardzo mocno dotknięci tą niezwykle niską dzietnością, więc rozumiem, że na poziomie krótkoterminowym możemy starać się tę lukę ludnościową zapełniać, ale co dalej, co za 150 lat, co za 200? No to są bardzo trudne pytania, natomiast myśląc o najbliższych dziesięcioleciach, no ja nie widzę innego rozwiązania, to znaczy nie ma szansy, żeby zmienić myślenie, postawy młodych ludzi w Polsce. Ten kryzys demograficzny może się jeszcze pogłębiać, ponieważ jeśli patrzymy dzisiaj na polskie dzieci, polską młodzież i ich podejście do wartości, do rodziny, do małżeństwa, do patriotyzmu, no to, że tak powiem, jest wiele niepokojących czynników, to znaczy raczej z sposobu myślenia młodych ludzi, którzy mieszkają obecnie w Polsce, no nie wynika, że to jest pokolenie, które będzie chciało poświęcić się ojczyźnie i że będzie chciało mieć rodziny i że będzie chciało to pokolenie wychowywać więcej dzieci niż to jest w Polsce obecnie. To znaczy, ja jeszcze dodam jeden czynnik, to znaczy jest duże takie, można powiedzieć, negatywne podejście wielu młodych ludzi do ojczyzny, do własnego kraju. Jest bardzo niski poziom związania takiego świadomościowego z własną ojczyzną. W związku z tym może nastąpić w najbliższych latach jeszcze wzrost emigracji do różnych krajów europejskich czy innych krajów świata. W związku z tym no to jest pytanie, kto będzie mieszkać w Polsce, gdy chodzi o etnicznych Polaków, gdy chodzi o obywateli naszego kraju, narodowości polskiej. I to jest też, myślę, kwestia no, trudnego pytania dotyczącego katolicyzmu jako dominującej religii w naszym kraju. To znaczy, jak to się stało, że w pewien sposób religia nie przekłada się na postawy prorodzinne czy takie patriotyczne dużej części społeczeństwa, bo tutaj to jest może najważniejsze, panie redaktorze, że no mamy na świecie około 200 krajów i jeśli patrzymy na statystyki przygotowane przez naukowców Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli patrzymy także na raporty Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego, no to z tego wszystkiego jasno wynika, że w tym stuleciu kryzys demograficzny tak naprawdę grozi kilkunastu krajom, które znajdują się w Europie Środkowo-Wschodniej. To znaczy te przewidywania dotyczące perspektywy roku 2100 są mniej więcej takie, że gwałtowny wzrost ludności nastąpi w Afryce, mniej więcej trzykrotny. Azja, czyli Chiny i Indie, to mniej więcej będzie za 80 lat tyle, co obecnie. Wzrost o 1/3, gdy chodzi o obie Ameryki, północną i południową, lekki wzrost, gdy chodzi o Australię i Oceanię, zachowa swoją liczebność Europa Zachodnia, natomiast jedyny region na świecie, któremu grozi zagłada biologiczna, to jest cała Europa Środkowo-Wschodnia. Największy dramat to jest Ukraina. Te przewidywania ONZ-u czy badania dotyczące prognoz demograficznych były przygotowane przed wybuchem obecnej wojny i one już wówczas były dramatyczne. Cóż dopiero teraz, jeśli no mamy kilka milionów ludzi, którzy opuścili Ukrainę. W związku z tym prawdziwa zagłada biologiczna w najbliższych dziesięcioleciach czeka takie kraje jak Ukraina, Polska, Białoruś, Litwa, Estonia czy Słowacja. Rzeczywiście ten problem w tym regionie jest wyjątkowo silny. Pisał o tym ksiądz profesor w swoich artykułach, ale znowu gdybyśmy spojrzeli na sytuację choćby w Europie Zachodniej, ona jest teoretycznie lepsza, dzietność bywa wyższa, te prognozy ONZ-owskie są również lepsze, ale głównie mam wrażenie dlatego, że są to kraje
do których się emigruje, do których emigrują nie tylko Polacy, ale również ludność z wielu innych przestrzeni kulturowych. Gdy jednak idzie o sam nośnik, na przykład niemieckości, jakim jest naród niemiecki jako taki, to też ta dzietność jest niezwykle niska, podobnie jak w Polsce. I znowu, księże profesorze, zadałbym pytanie o najgłębsze w ocenie księdza profesora przyczyny tego zjawiska, które, dodam, w moim przekonaniu wykraczają w ogóle poza przestrzeń kultury zachodniej już. Nawet swego czasu przyjrzałem się statystykom dotyczącym dzietności w krajach islamskich, ale tych, które są już rozwinięte gospodarczo, takich jak Iran, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, do pewnego stopnia nawet Egipt, i również tam dzietność jest niezwykle niska. W wielu z tamtych krajów jest niższa nawet niż w krajach na zachodzie Europy. Z czego wynika ten globalny trend do niskiej dzietności wśród krajów rozwiniętych? Najprościej można powiedzieć tak: konsumpcja, egoizm, brak takich postaw prospołecznych w świadomości ludzi żyjących w społeczeństwach bogatych, zasobnych. Taka ciekawostka z roku ubiegłego. Ja czytałem raporty niemieckie dotyczące tempa sekularyzacji młodego pokolenia i z tych raportów z ostatnich miesięcy wynika, że tempo sekularyzacji młodych muzułmanów mieszkających w Niemczech jest szybsze, jest większe niż tempo sekularyzacji obywateli niemieckich, narodowości niemieckiej. W związku z tym mamy tutaj problem dobrobytu, konsumpcji czy takiego życia w dostatku. Okazuje się, że tego rodzaju model życia, który zdominował świat zachodni, czy też kraje, tak jak mówi słusznie pan redaktor, na przykład muzułmańskie, które żyją z ropy i są na poziomie konsumpcji takim jak kraje zachodnie. Otóż okazuje się, że bogactwo i konsumpcja bardzo często potrafią zabijać takie podejście prorodzinne i to jest czynnik, który należy zawsze mieć przed oczyma, ale jeszcze gdy chodzi o Europę Zachodnią, rzeczywiście ma rację pan redaktor, że ta lepsza sytuacja demograficzna we Francji czy w Niemczech obecnie i w najbliższych dziesięcioleciach, to jest zasługa rodzin muzułmańskich. Nie ma co ukrywać, że Europa Zachodnia już jest w dużym stopniu muzułmańska, a przewidywania demograficzne są ewidentnie takie w tym kierunku idące, że przyszłość Europy Zachodniej to jest oczywiście islam. Już dzisiaj chociażby w Brukseli liczba praktykujących muzułmanów w Wielki Piątek, gdy chodzi o pójście do meczetu, to ta liczba jest o wiele większa niż liczba wszystkich chrześcijan, którzy pójdą do świątyń chrześcijańskich w niedzielę, nie mówiąc już o takich miastach jak chociażby Rotterdam czy w Niemczech Kolonia. Także to się wszystko zmienia na naszych oczach. Natomiast to, co jest, uważam, niezwykle ciekawe, to są te elementy religijne diagnoz demograficznych i to jest to, czego w Polsce bardzo brakuje. To znaczy w Polsce mamy, szczególnie w ostatnich miesiącach, owszem, większą świadomość, że nadchodzi dramat, że się załamie system ubezpieczeń społecznych, system emerytalny, bo nie będzie komu płacić składek, a liczba emerytów czy rencistów będzie zbyt duża, żeby system ubezpieczeń społecznych mógł to wszystko udźwignąć. Jeśli są w Polsce jakieś artykuły czy dyskusje, to one mają taki wymiar czysto matematyczny. To znaczy mówi się, że dane statystyczne są takie i takie, i w konsekwencji za 10-20 lat będzie tak i tak. Natomiast brakuje głębszej analizy takiej światopoglądowej. To znaczy jak do tego doszło, dlaczego w latach 90. nastąpiło załamanie demograficzne, kto w Polsce decydował o kształcie naszych reform ustrojowych po roku 89., czemu te reformy doprowadziły do ogromnej biedy, do milionów ludzi bezrobotnych, do wyrzucenia na bruk setek tysięcy ludzi. Przykład taki najbardziej przejmujący, to są chociażby rodziny, które wcześniej pracowały w państwowych gospodarstwach rolnych, czyli w PGR-ach. Przecież tak naprawdę ciągle nie ma winnych. Kto do tych dramatów doprowadził? A jednym ze skutków tych błędnych decyzji politycznych, rozkradzenia majątku narodowego, jest oczywiście załamanie demograficzne w latach 90. i my dzisiaj zbieramy tego takie bardzo konkretne owoce.
Mówił ksiądz profesor o tych czynnikach kulturowych, ale wydaje się, że te czynniki kulturowe potrzebują też konkretnych narzędzi. To znaczy, żeby ta niska dzietność mogła być praktykowana, są potrzebne narzędzia, a takimi narzędziami jest przede wszystkim współczesna antykoncepcja. I gdy spojrzymy rzeczywiście na te statystyki dotyczące dzietności zarówno w krajach zachodnich, jak i w tych krajach muzułmańskich, o których wcześniej mówiłem, to widać, że no, to jest bardzo ścisły związek między stosowaniem zwłaszcza chemicznej, sztucznej antykoncepcji, a tą niską dzietnością. I mam pytanie do księdza profesora, czy być może uważa ksiądz profesor za możliwe tego rodzaju działania, aby Polska czy inne kraje naszego regionu, być może nawet z jakimiś we współpracy z jakimiś innymi krajami z innych regionów, które również są świadome, jakie jest jedno z głównych źródeł tego problemu, mogły podjąć jakieś działania w wymiarze międzynarodowym na rzecz próby przekonania społeczeństw do szkodliwości stosowania środków antykoncepcyjnych. Czy to jest rzecz całkowicie niemożliwa? Jest to niemożliwe, ponieważ dominuje kompletna obojętność i niewiedza. Ja piszę w moich tekstach o aborcji chemicznej czy o tych nowych generacjach środków antykoncepcyjnych, które mają działania aborcyjne od ponad 20 lat. I niestety widzę w Polsce kompletny brak zainteresowania tymi zagadnieniami. Co więcej, zauważmy, że środki takie jak chociażby pigułka dzień później, czy pigułka Ellaoan 5 dni później, no te wszystkie środki weszły do naszych aptek, do naszego kraju bez protestów, bez większej dyskusji. Co więcej, mocne dyskusje dotyczące tych zagadnień były w krajach o wiele bardziej sekularyzowanych niż Polska, chociażby w Niemczech czy we Włoszech. To były wielkie debaty społeczne, które rozpoczęły się na początku obecnego stulecia. Natomiast w Polsce zasadniczo mamy taką no, obojętność religijną czy taką światopoglądową. Owszem, no, będą środowiska, które protestują, no, będzie chociażby środowisko PCH 24, czy Polonia Krystiana, czy będą niektóre ruchy kościelne, jak chociażby neokatechumenat, to znaczy będą środowiska, które biją na alarm od lat, ale to są oczywiście środowiska mniejszościowe, które no, nie mają siły przebicia na takim poziomie, można powiedzieć, ogólnonarodowym. No, ja podam przykład z ostatnich no, 30 lat, gdy chodzi o liderów religijnych w naszym kraju. To znaczy, no, kto chciał mówić o aborcji chemicznej, kto chciał mówić o demokracji, gdy chodzi o liderów Kościoła katolickiego, gdy chodzi o liderów prawosławia, gdy chodzi o liderów protestantyzmu, gdy chodzi o liderów judaizmu. No, zauważmy, że liderzy religijni w naszym kraju w tych absolutnie fundamentalnych kwestiach od 30 lat, no mówimy o, już o Polsce po reformacji ustrojowej 89 roku, no przez ostatnich 30 lat mamy kompletne milczenie liderów religijnych i brak jakiegokolwiek zainteresowania tym, co będzie z Polską w roku 2100. Dotknął tutaj ksiądz profesor niezwykle ważnego problemu. Chciałbym, żeby to na koniec naszej rozmowy, ten wątek, żeby on wybrzmiał. Otóż można byłoby dzisiaj bronić takiej tezy, że no, dzisiaj Kościół katolicki, także w Polsce, niewiele poświęca uwagi kwestiom antykoncepcji, aborcji, ochrony rodziny, demografii, bo nie jest to dzisiaj, że tak powiem, w mainstreamie Kościoła światowego w związku z priorytetami pontyfikatu papieża Franciszka. Ale przecież wcześniej, za pontyfikatów Benedykta XVI i świętego Jana Pawła II, które mówimy, że jest papieżem rodziny, w Polsce również nie poświęcano tym zagadnieniom żadnej roli i żadnej uwagi. Nie było w kościołach kazań na temat antykoncepcji, nie było jakichś wielkich programów duszpasterskich, które miałyby Polaków zachęcić do tego, żeby mieć wiele dzieci. Dlaczego, księże profesorze, nawet za pontyfikatów tych dwóch poprzednich papieży ten temat w Polsce nie istniał? W Polsce, gdy chodzi o naszą religijność, mamy taką koncentrację na obrzędach, na liturgii, natomiast kwestie światopoglądowe, moralne, etyczne, bioetyczne, one w zasadzie niewielu ludzi interesują i to jest no, smutne, co mówię, ale tak to wygląda. Oczywiście no, mogę zachęcić telewidzów
do sięgnięcia chociażby do moich tekstów no, z ostatnich ponad 20 lat, one są wszystkie w internecie na kliknięcie i one jakby no, pokażą, w jaki sposób ta dyskusja się toczy w świecie w ostatnich latach. Rzeczywiście mamy no, pewien zwrot, gdy chodzi o obecny pontyfikat papieża Franciszka, ale rzeczywiście nie możemy, że tak powiem, no, o wszystko oskarżać obecnego pontyfikatu, ponieważ ma rację pan redaktor. Także w poprzednich pontyfikatach mieliśmy w Polsce milczenie, gdy chodzi o te wszystkie istotne kwestie. W związku z tym jednym z ważnych pytań w kontekście demografii, w kontekście ryzyka zagłady biologicznej naszego kraju, no jest pytanie o jakość polskiego katolicyzmu. Jak to się stało, że z jednej strony no, mamy jeden z najwyższych współczynników poziomu religijności rzeczywiście w Polsce, gdy chodzi o praktyki religijne, gdy chodzi o deklarowaną wiarę w Boga, no to jest rzeczywiście wszystko na bardzo wysokim poziomie. Ponad 90% mieszkańców naszego kraju deklaruje wiarę w Boga. 85% mieszkańców naszego kraju no, to są katolicy. W związku z tym no, można powiedzieć, że w sensie takim demograficznym no, Polska jest w większości społeczeństwem katolickim. To są członkowie Kościoła katolickiego z jednej strony. No a z drugiej, no jak wytłumaczyć taką kompletną obojętność w sytuacji bardzo dramatycznej, w której się znajdujemy, to znaczy grozi nam zagłada biologiczna w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. Jak to było możliwe, że przez ostatnich 30 lat mieliśmy kompletną omertę, że bardzo marginalne były te głosy, które biły na alarm. Dzisiaj już może łatwiej o tym mówić, jest coraz więcej publikacji na ten temat, ale są to ciągle takie suche dane statystyczne dotyczące najczęściej konsekwencji takich ekonomicznych, gdy chodzi o system emerytur czy renty. Natomiast no, ciągle z demografii nie uczyniliśmy głównego tematu naszej debaty publiczny, a no, moja teza jest taka, że w naszym kraju na obecnym etapie dziejów, mając przed sobą to widmo wymierania całego kraju, trzeba połączyć mądrą politykę demograficzną z odpowiednią polityką imigracyjną, ponieważ nie ma już dzisiaj innego rozwiązania. W takim razie na sam koniec jeszcze w temacie Kościoła katolickiego, bo oczywiście zgadzam się w pełni co do tych kwestii politycznych, o których ksiądz profesor mówił, ale nawiązując jeszcze do tego problemu kulturowego i pewnej mentalności, która w Polsce, w polskim katolicyzmie jest niestety dzisiaj dominująca, czy uważa ksiądz profesor, że tego rodzaju mniejsze grupy, o których ksiądz profesor mówił, ruch neokatechumenalny, ruch tradycjonalistyczny, czy takie ruchy jak skupione wokół PCH24 mogą w jakiejś przestrzeni czasowej stanowić pewien zaczyn w Kościele katolickim, no jakieś odnowy, choćby po to, żeby ten temat wrócił na ambony, żeby wrócił do kościołów, żeby był obecny w jakichś programach duszpasterskich, żebyśmy nie przyjmowali rzeczy tylko takimi, jak są i także w kościele patrzyli zupełnie bezmyślnie na tę właśnie anihilację narodu polskiego. Być może taki oddolny ruch, tutaj też do wszystkich telewidzów kieruje te kwestie, być może warto naciskać w ten sposób, jak ksiądz profesor myśli. Trzeba bić na alarm, trzeba mówić, trzeba pisać. Oczywiście im więcej programów, tak jak nasza rozmowa, tym lepiej. Oczywiście tutaj są bardzo duże zasługi, gdy chodzi o takie podejście prorodzinne drogi neokatechumenalnej czy kościoła domowego, gdy chodzi o polskie ruchy katolickie, czy także gdy chodzi o Opus Dei. Będą oczywiście tutaj dobre działania i trzeba to docenić. Oczywiście to jest kwestia wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy w ostatnich latach mieli odwagę mówić o problemie, którzy sami często jako rodziny podejmowali wyzwanie posiadania nim trójki, czwórki czy piątki dzieci. Trzeba docenić wszystkie rodziny wielodzietne. To jest wielki wkład tych rodzin, gdy chodzi o przyszłość Polski, także gdy chodzi o przyszłość Kościoła katolickiego. I ten głos powinien być coraz bardziej donośny.
Co więcej, trzeba także wskazywać winnych, którzy nas do tego krachu dzisiaj doprowadzili, gdy chodzi o liderów naszego społeczeństwa, gdy chodzi o polityków. Natomiast gdy chodzi o jakąś głębszą zmianę w Kościele katolickim, jestem tutaj pesymistą, jest to niemożliwe, ponieważ to prawie nikogo nie interesuje i jeszcze do tego dochodzi no, krach powołań kapłańskich i zakonnych. No, będą w najbliższym czasie zamykane polskie seminaria diecezjalne czy zakonne. Prawdopodobnie znikną te seminaria, w których jest mniej niż 30 kleryków. No, w związku z tym czeka nas kompletna rewolucja w najbliższych latach. W związku z tym ten kryzys wewnętrzny w Kościele katolickim jako instytucji już jest bardzo głęboki, a w najbliższych latach on bardzo przyspieszy. W związku z tym, gdy chodzi o liderów Kościoła katolickiego, będzie, uważam, koncentracja na tych problemach dotyczących funkcjonowania instytucji, to znaczy co dalej z zakonami, klasztorami, co dalej z seminariami, jak dalej zagwarantować w parafiach obecność księży, których będzie coraz mniej, jak łączyć parafie mniejsze w jakieś większe. No w związku z tym tutaj będzie wiele bardzo trudnych, palących problemów i niestety w związku z tym będzie trudno się przebić z tematem jeszcze ważniejszym, jakim jest ryzyko zagłady biologicznej naszego narodu. No z tym ryzykiem wiąże się też ryzyko zagłady Kościoła katolickiego w Polsce, nie przynajmniej, a z drugiej strony im więcej dzieci, tym więcej potencjalnie powołań, więcej także ewentualnie członków zakonów. Mam nadzieję, że ten temat będzie coraz bardziej obecny w naszej debacie i nie tylko w debacie, ale też w konkretnych działaniach, w konkretnych programach kościelnych. Oby tak było. Bardzo dziękuję księże profesorze zarówno za tę rozmowę, jak i za to, że ksiądz profesor ten temat właśnie od wielu lat podejmuje jako jeden ciągle z niewielu duchownych w Polsce. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Wszystkiego dobrego i bardzo doceniam to, co czynią Państwo jako środowisko PCH24, promując wartości konserwatywne, gdy chodzi o rozumienie religii, ale także gdy chodzi o rozumienie narodu, państwa czy rodziny i wychowania. A żebyśmy to mogli dalej robić, to potrzebne jest oczywiście wsparcie naszych widzów i o to w tym momencie bardzo proszę. Mogą Państwo go udzielić, wspierając produkcję filmu Miłosierdzie o łasce i potępieniu, gdzie staramy się przypomnieć, że Bóg jest nie tylko miłosierny, o czym wiele się dzisiaj w Kościele katolickim mówi, ale że jest również sprawiedliwy. O tym pamiętamy rzadziej, a to naprawdę kluczowa kwestia. Wszystkie informacje o tym, jak tego wsparcia można udzielić, pod tym nagraniem. Raz jeszcze dziękuję, kłaniam się, z Panem Bogiem.